Tak się cieszę niezmiernie, że mogę tutaj być pośród was. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony na tym miejscu przede wszystkim. A słowo, które położył na moje serce, będzie dzisiaj z Księgi Jonasza, proroka ze Starego Testamentu. I tak jak czytam Boże Słowo znów od początku i tak czytałem tych proroków, przechodziłem od proroka do proroka, od księgi prorockiej do kolejnej księgi i tak natknąłem się w kolejności na księgę Jonasza i tutaj zostałem na dłużej. Dlatego, że Pan Bóg zaczął do mnie wyraźnie mówić przez tą księgę i chciałbym się właśnie podzielić kilkoma przemyśleniami na temat tej księgi. Przede wszystkim, kiedy się modliłem o Boże Słowo, kiedy modlę się, stoję przed Bogiem, to ostatnimi czasy to, co cały czas przenika moje serce, moje myśli, to jest łaska. To jest Słowo, to jest Boża łaska. I nie wiem, jak wam to opisać, tak, to nie jestem w stanie tak w kilku słowach opisać, jak przeżywam to, ale po prostu, kiedy wstaję rano, kiedy widzę swoje dzieci, to widzę Bożą łaskę. Kiedy widzę swoją żonę, gdziekolwiek nie spojrzę na Boże stworzenie, na to, co mnie otacza, na to, co Bóg mi daje, choć On nie jest do tego zobowiązany, to widzę po prostu wielką Bożą łaskę. A ponad tym wszystkim, kiedy tak rozkoszuję się tą Bożą łaską, na sam koniec zawsze moje myśli zmierzają tam na Golgotę. Tam, gdzie mój Pan umarł za mnie i wtedy już to jest ta pełnia tej łaski, tej łaski, którą On okazał mi i każdemu z nas. I to jest ten powód do tej radości każdego dnia, do czerpania tej siły każdego dnia. I chciałbym właśnie was zachęcić również, jeżeli masz ciężki czas, przeżywasz jakieś trudne chwile, może ta sytuacja cię przygniata, pomyśl o Bożej łasce, jaka jest nad tobą, jaką On okazał w Jezusie Chrystusie. I właśnie o tej łasce też, tą łaskę możemy zobaczyć w Księdze Jonasza. Chciałbym przeczytać może trzy pierwsze wiersze, a potem już będę was tylko odsyłał do Bożego Słowa, dlatego że to są tylko cztery rozdziały, ale tak naprawdę na temat tych czterech rozdziałów można powiedzieć kilka kazań. Ale zacznijmy od Bożego Słowa. Pierwszy rozdział Księgi Jonasza, pierwszy wiersz od 1 do 3. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I Jonasz wstał, ale po to, by uciec do Tarszysz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarszysz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarszysz, możliwie jak najdalej od Pana. I taką pierwszą myślą, takimi trzema myślami chciałbym się podzielić, takimi tematami z tej księgi, jest właśnie ucieczka Jonasza przed Bogiem. Ja zawsze odnoszę Boże Słowo i chcę się od Niego uczyć i zawsze odnoszę je bezpośrednio do siebie. Jeżeli tutaj mówimy o Jonaszu, ja kocham Boże Słowo też za to, że Bóg pokazuje ludzi takimi, jakimi oni są w Bożym Słowie. To nie jest jakieś przebarwione, to nie są jacyś bohaterzy, do których nie jesteśmy w stanie się przyrównać, ale to są ludzie z krwi i kości, tacy sami jak my dzisiaj tutaj, teraz. I przeżywali te same i podobne trudności w swoim życiu, rozterki. Byli tacy sami jak my. I tak samo jak Bóg powołał Jonasza do pewnego dzieła, tak samo powołał swój Kościół, tak samo powołał każdego z nas tutaj, mnie i ciebie, do pewnego dzieła. Dlatego ja patrząc na Jonasza widzę też siebie. Widzę też swoją postawę, często przed Bogiem. To nie jest tak, że ja tutaj wytykam Jonaszowi pewne,
pewne uchybienia, pewne błędy. Ja chcę się z nich uczyć i odnoszę bezpośrednio je do siebie i widzę, że w moim życiu jest często tak samo. Zachowuję się podobnie jak Jonasz w moim życiu. I pierwsze przemyślenie na temat tej księgi to jest właśnie ucieczka Jonasza przed Bogiem. I czytamy tutaj w tym pierwszym rozdziale, że Bóg posyła słowo, a Jonasz, kiedy je odbiera, robi coś odwrotnego. Coś zgoła innego niż to, co Bóg do niego powiedział. Obiera inny kierunek, on po prostu ucieka. I to, co, na co zwróciłem uwagę, kiedy czytałem tą księgę dalej, kiedybyśmy czytali tą księgę dalej, ale mamy troszeczkę ograniczony czas, zachęcam was do tego, abyście przeczytali sobie ją jeszcze w domu i rozmyślali też nad nią jeszcze. To, co zauważyłem, to to, że Jonasz, który mieszkał w Izraelu, on zszedł do Jafy na wybrzeże. On po prostu zszedł niżej do tej miejscowości, bo to była miejscowość nadmorska. I to, co ciekawe, na co zwróciłem uwagę, to to, że on wszedł na ten statek, jakbyśmy czytali dalej, to on wszedł niżej, on wszedł pod pokład tego statku. I co jest takie interesujące, to to, że jak dalej tę historię pewnie bardzo dobrze znacie, to to, że on zaczyna tonąć, zostaje wyrzucony i on schodzi coraz niżej. Tak zauważyłem to w tej historii, że kiedy oddalasz się od Boga, kiedy uciekasz od Boga, to jest tylko jeden kierunek. Schodzisz coraz niżej. Tu akurat może ta wysokość geograficzna się tak nałożyła, ale ciekawe to jest, że kiedy odchodzisz od Boga, to schodzisz coraz niżej, kiedy oddalasz się od Niego. Jonasz został w końcu połknięty przez rybę. Także droga od Boga zawsze wiedzie w dół. Bóg ma plan dla mojego i dla twojego życia. To nie jest tak, że mu się coś wymknęło spod kontroli, nad czymś on nie panuje, że nad czymś czegoś nie przewidział. I on chce dobra dla naszego życia. On chce to, co najlepsze dla ciebie i dla mnie. Udowodnił to poprzez posłanie swojego Syna. Tak samo on też nie chciał zła dla Jonasza. On nie chciał, żeby on cierpiał w jakikolwiek sposób. Ale Jonasz, kiedy odwrócił się od Boga, nie posłuchał go, sam spisał się na pewne konsekwencje swojego wyboru. Sam przyprawił sobie bólu, strachu, kłopotów, nawet blizn w swoim życiu ze względu na nieposłuszeństwo. I często może wydaje nam się, że Bóg żąda od nas przez naszą wiarę jakiejś ofiary, że to jest najważniejsze, że musimy Bogu oddawać coś, że Bogu tylko na tym zależy. Ale jak czytamy Boże Słowo, to widzimy, że dla Boga najważniejsza nie jest ofiara, jak posłuszeństwo na pierwszym miejscu. Często wolimy dać jakieś pieniądze na jakąś służbę, niż słuchać tego, co tak naprawdę Bóg chce od ciebie. Ja nie mówię, że to jest złe, tak powinniśmy czynić i czynimy tak dalej. Ale w ten sposób nie powinniśmy wytłumaczyć się, nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć swojej postawy przed Bogiem. Bo przede wszystkim Bóg patrzy na nasze serce, na posłuszeństwo. Gdy wydaje nam się, że Bóg powołuje nas do czegoś, co jest dla nas niewygodne, co nie jest po naszej myśli, nie jest według naszej woli, tego jak my sobie wyobrażamy nasze życie, pokierować. Wydaje nam się, że lepiej by było dla nas zrobić tak albo tak. To wiedz, to musisz wiedzieć, ja muszę wiedzieć o tym, że jeżeli nie posłucham Boga, to moje życie nigdy nie będzie dla mnie satysfakcją.
to ucieczka przed Bogiem będzie dla mnie czymś o wiele gorszym niż to, co w moich oczach wydaje się, że jest ciężkie do spełnienia przed Panem. I tu mi się przypomina taka historia pewnego pastora. Teraz nie pamiętam, kto ją opowiadał, czy Clendenen, czy Wilkerson, ale to nie jest teraz istotne. Ważna jest ta historia. To ta, że umierał pewien pastor w Stanach Zjednoczonych, pewien sędziwy pastor po wielu latach służby. Był na łożu śmierci, już schorowany. Rodzina chciała się z nim żegnać i został właśnie wezwany jeden z tych pastorów, który opowiadał tą historię. Był telefon do niego i rodzina była w rozterce, nie wiedziała, co uczynić, dlatego że ich ojciec, ich dziadek na łożu śmierci po wielu latach służby był przerażony. Bał się śmierci. I ten pastor również tego nie zrozumiał, jak to możliwe, prawda? Trochę to chyba dziwne. Można się tego spodziewać po wielu innych ludziach, ale nie po pasterzu. I kiedy modlił się, bo to taka niecodzienna sytuacja, nie wiedział, jak się zachować, jak tam przyjdzie, jak rozmawiać z tym pastorem, kiedy ten pastor, do który miał jechać do tego umierającego, modlił się, Bóg powiedział mu, że ten pastor lęka się dlatego, że nie wypełnił mojej woli w swoim życiu. Taka ciekawa historia, która dała mi też dużo do zastanowienia. On po prostu lęka się stanąć teraz przede mną. Ten pastor wiedział, że ma tam jechać i usłużyć mu, żeby się pojednał, żeby prosił o wybaczenie, dlatego że Bóg jest łaskawy. Bóg jest miłościwy, ale zobaczcie, on do końca życia wiedział, że nie wypełniał czegoś w swoim życiu, do czego Bóg go nawoływał. Nie wiem, co to było. Nie wiem. To teraz nie jest istotne. Ale to mi dało też również dużo do myślenia. Może zlekceważył Boże Słowo. Może Bóg kilkakrotnie coś do niego mówił, chciał coś od jego życia, użyć go w jakikolwiek sposób inny. On miał zamknięte serce. I tam, na łożu śmierci, nie mógł sobie z tym poradzić. Nie jesteśmy w stanie jako dzieci Boże uciekać przed Bogiem, przed Jego wolą w naszym życiu. Jakbyśmy czytali tą historię dalej, do której cały czas was będę zachęcał, abyście przestudiowali ją, to widzimy, że ta ucieczka Jonasza miała też wpływ na inne osoby. Miała też wpływ na tych marynarzy, którzy byli na tym okręcie, dlatego że ta burza, ten sztorm, który się rozpętał tam, rozszalał nad tym okrętem, również dosięgnął ich. I choć oni tam wołali do Pana Boga, każdy, jak czytamy, do swojego bóstwa, wołali, to Jonasz w tym czasie był schowany pod pokładem i spał. I tu również zastanawiałem się nad tą postawą i widziałem często siebie i postawę wielu może chrześcijan. Dlaczego Jonasz tam spał? Podczas gdy inni poganie wołali do swoich bóstw o ratunek. To są oczywiście tylko moje przemyślenia. Każdy z nas może mieć inne. Może być, mogą być różne wersje, ale może było tak, że Jonasz wiedział, że ucieka przed Bogiem. Dlaczego teraz miałby wołać do Niego o ratunek? I może tak jest w twoim życiu, że wiesz, że robisz coś na przekór Bogu. Nie słuchasz Go. Nie słuchasz Bożego Słowa. Jesteś lekceważący. Duch Święty dotyka cię i przypomina ci i wiesz, co masz zrobić. Może konkretną sytuację zmienić, może swoje zachowanie, cokolwiek w swoim życiu, ale jesteś lekceważący. I może przychodzi jakaś sytuacja ciężka do twojego życia, do życia twoich bliskich, a ty nie jesteś w stanie stanąć w boju, stanąć w modlitwie i wołać do Boga.
Bo wiesz, jaki jest powód? Dlaczego myślisz, dlaczego Bóg miałby mnie wysłuchać, skoro ja Go nie słucham? Dlaczego miałby mi odpowiedzieć, skoro ja Go cały czas do tej pory lekceważyłem? Można by było wręcz pomyśleć, że Jonasz wolał tam umrzeć na tym okręcie, niż się ukorzyć przed Bogiem i zacząć wołać. Kapitan tego statku budzi go i mówi: wołaj do swojego Boga, abyśmy ocaleli z tego sztormu. Cieszę się, że mieliśmy taki czas modlitwy, postu w tym trudnym okresie, jaki nadszedł, z jakim musieliśmy się zmierzyć. Cieszę się, że takie zawezwanie, taki odzew Kościoła był, że mogliśmy stać razem w modlitwie i nie byliśmy obojętni na tą sytuację. Ale może były też w Kościele osoby wierzące, które były obojętne na tą sytuację i nie trwały w takim boju, w takiej modlitwie, może ze względu na taki właśnie powód, że w swoim życiu były lekceważące, że lekceważyły Boże Słowo, lekceważyły Boga w swoim życiu. I nawet kiedy był taki ciężki okres, nie wołały o zmianę. Nie zależało im nawet na ludziach, którzy przechodzili jakieś kryzysy. Być może były też takie osoby. Mam nadzieję, że nikt z nas, kiedy jest potrzeba modlitwy, nie jest lekceważący, ale mamy gorące serce do tego, aby właśnie nie spać, nie być schowanymi, ale być gotowymi do tego, aby wołać o ratunek naszego Pana. Może polegamy na własnej sile, na jakichś przeszłych przeżyciach z Bogiem, które mieliśmy i wydaje nam się, że na podstawie tej relacji, jaką kiedyś mieliśmy z Bogiem, to Bóg nas wysłucha w każdej chwili, mimo że teraz tej relacji takiej bliskiej nie mamy. Może w tym pokładamy naszą nadzieję jeszcze. Ale widzimy, patrząc na Jonasza, możemy dojść do stwierdzenia, że kiedy nie zobaczymy, że nie mamy, że jest sytuacja bez wyjścia już, że bez Boga jesteśmy zgubieni, to nie zaczniemy wołać, dopóki kiedy nie stwierdzimy, że już nie ma wyjścia. Być może Jonasz myślał, że jeżeli on zostanie wyrzucony za burtę, że jeszcze ocaleje w jakiśkolwiek sposób. Może się czegoś chwyci, może dobije do jakiegoś brzegu. Jeszcze jest jakiś może cień nadziei, szansy na przeżycie. Nie wiem. Może tak samo ty myślisz w swoim życiu, że liczysz jeszcze na coś, na cokolwiek, na jeszcze jakieś inne rozwiązanie sytuacji. Jeszcze nie jest to ostateczna ostateczność w twoim życiu. Jeszcze myślisz, jeszcze sobie poradzę. Jeszcze odpływasz od Bożej woli. Odpływasz, odpływasz. Jesteś coraz dalej. Więc zadaj sobie pytanie, muszę sobie zadać sam również takie pytanie, do czego musi dojść w moim życiu, w twoim życiu, abyś w końcu zaczął wołać do Boga? Co się musi stać, abyś zawrócił? Co się musi stać, abyś się ukorzył? Patrząc na Jonasza, widzimy, że w sytuacji bez wyjścia Bóg pokazuje wyjście. W takiej sytuacji bez wyjścia Bóg pokazuje wyjście najmniej w oczekiwany sposób nawet. Dlatego, że jak sobie można wyobrazić połknięcie przez rybę, dla nas osobiście może kojarzy się tylko z końcem, prawda? Ale Bóg w ten sposób miał rozwiązanie tej sytuacji bez wyjścia. To była łaska, to był ratunek. I dopiero w tym miejscu, jakbyśmy czytali modlitwę Jonasza, widzimy, że to jest dopiero ten moment, kiedy Jonasz zaczyna wołać do Boga.
Drugim takim punktem, takim przemyśleniem, wokół których miałem kilka jakichś myśli zebranych po przeczytaniu tej księgi, było postawa Jonasza właśnie. Dalsza. Zagniewanie Jonasza na Boga za niedokonanie sądu na Niniwie. Bóg wysłuchał Jonasza tam we wnętrznościach tej ryby. Kiedy on się modlił psalmami do niego, Bóg go wysłuchał. Ryba zwróciła go na ląd i on poszedł do Niniwy. On poszedł do Niniwy. Niniwa to była stolica Asyrii, wrogów Izraela. Tak, żebyśmy mogli może zrozumieć też postawę Jonasza, dlaczego tak się mógł zachować, a nie inaczej. To byli wrogowie, to byli poganie. Ale widzę tutaj, że w stosunku do innych chcemy, aby Bóg był sprawiedliwy. Żeby wykonał pewien wyrok, sąd. Ale w stosunku do nas chcemy często, ja chcę, żeby Bóg był łaskawy właśnie. Tego się uczę w życiu Jonasza. Tego się uczę, jeżeli będziesz czytał tą księgę, też możesz dojść do takiego stwierdzenia. Czy czasem nie jest też tak w moim życiu, że chcę, żeby Bóg, może nie o to chodzi, że kogoś pokarał, ale zostawiam go na sąd Boży. Niech Bóg się z nim rozprawi. Taka postawa bez miłości. Ale całe szczęście, Boże drogi i Boże myśli nie są moimi, naszymi myślami. I teraz wróćmy do tej Niniwy. Dlatego, że Jonasz, to nie było jego wolą, aby tam w ogóle się udać. I teraz możemy to odnieść do siebie, mogę to odnieść do swojego życia. Co jest taką Niniwą? Co jest tym, co Bóg chce ode mnie, od ciebie, może od nas, czego ja nie robię? To może być wiele rzeczy, może to być rozprawienie się z jakimś grzechem. Może to być głoszenie Ewangelii, może z tym mam problem, z tym mamy problem, z tym się borykasz. Do tego Bóg cię powołuje przecież, powołuje wszystkich nas, abyśmy szli i głosili. A my tego nie robimy. Jeżeli tego nie robimy, czym się różnimy od Jonasza? Może jest problem w przebaczeniu, w moim, twoim życiu. Bóg cię nawołuje, to jest Jego wolą do tego, abyś był uwolniony w końcu od tego, aby inne osoby mogły być uwolnione, abyś przebaczył, tak jak On tobie, tak jak On mi przebaczył, abyś przebaczył w swoim życiu. Może to jest twoja Niniwa, nie potrafisz tego zrobić i uciekasz od Boga, od Bożej woli w twoim życiu i oddalasz się. Ale tak jak czytaliśmy na początku, ta droga zawsze wiedzie w dół. Donikąd nie prowadzi ta droga. Może masz się wstawiać w modlitwie, trwać w modlitwie za kimś, za jakąś sytuacją, pomagać, zaangażować się w służbie. Może zwyczajnie musisz zaufać Bogu. Uwierzyć Mu w swoim życiu. Nie wierzyć w Boga, tylko wierzyć Mu. To jest różnica, to jest wielka różnica, której często nie dostrzegamy. Bagatelizujemy. Po prostu zawierzyć Mu całe swoje życie. Może chcemy mieć kontrolę nad czymś, widzimy coś lepiej i w swoim życiu, że chcemy zrobić, będzie dla nas to wygodniejsze. Widzimy jakiś zysk, cokolwiek. Ale jest to wbrew Bożej woli. To donikąd nas to nie doprowadzi na dłuższą metę. Możemy czytać dalej tą księgę i widzimy, że tak jak ten punkt mówił, Jonasz był zagniewany na Boga. Był zagniewany na Boga, dlatego że Jonasz poszedł do tego wielkiego miasta, głosił sąd, że Niniwa będzie zniszczona. To jest też tutaj temat na kolejne kazanie, można powiedzieć. To jest coś fantastycznego i cudownego. Kolejna rzecz cudowna, fantastyczna w tej księdze, że
król Niniwy i cała Niniwa pokutuje. To jest coś niebywałego, obok czego nie możemy przejść tak sobie dalej. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to pogańskie miasto, ten naród, on pokutuje z powodu głoszenia jednego proroka z innego narodu. Jak często ja w swoim życiu pokutuję na Słowo Boże, kiedy dotyka mojego serca, prawdziwie pokutuję i odwracam się od tego, co czynię źle. Ale wróćmy do Jonasza. W 4 rozdziale, jakbyśmy go mogli czytać, ale nie będziemy tego robić, zostawiam to wam dalej do studiowania. Widzimy, że Jonasz jest zagniewany na Boga, dlatego że Jonasz dalej spodziewał się tego, że Bóg jednak ten sąd spuści na tą Niniwę. Ten wyrok. I tam sprzecza się z Bogiem i mówi mu, że jest na niego zagniewany na Boga, bo wiedział, to był właśnie powód jego ucieczki, bo wiedział, że Jonasz wiedział, że Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym. Jeżeli ktoś będzie pokutował i odwróci się od swoich złych dróg, to Bóg okaże łaskę. I Jonasz to wiedział, bo znał, wiedział, jaki jest Bóg. I on tego nie chciał dla Asyryjczyków, nie chciał tego dla Niniwy. Jeżeli coś nie jest według naszej woli, to czy obrażasz się na Boga? Czy nie obrażam się na Boga? Czy stawiamy często jakieś warunki Bogu do tego, aby pójść za Nim, aby wysłuchać Go? Jonasz postawił pewne warunki, on po prostu się odwrócił od Boga i poszedł w swoją stronę. Ale czy był gotowy ponieść konsekwencje swojego wyboru? To też mi dało dużo do przemyślenia. Czy lekceważę Boga, Jego słowo w swoim życiu? To teraz muszę się też zastanowić, jakie to będzie miało swoje konsekwencje. Być może w dłuższym czasie, w dłuższej mierze, nie tylko dla mnie, ale też dla moich najbliższych. Czy taka postawa buntu, czy lekceważenia Bożego Słowa może przynieść coś dobrego w moim życiu? Może widzimy wiele ludzi w tym świecie, którym się powodzi, którzy dają sobie radę, bardzo dobrze sobie radzą finansowo i wydaje nam się, że są szczęśliwi. I być może to jest powód, że nie chcesz iść za Bogiem, bo widzisz, że są ludzie, którzy nie idą za Bogiem, którzy są ateistami, bo ich znasz, wiesz, że nie wierzą w Boga i sobie dobrze radzą i może na pozór są radośni i niczego im nie brakuje w swoim życiu. Ale zastanów się. Zastanówmy się nad tym, czy żyjemy tylko tu i teraz? Czy najważniejsze jest tylko tu i teraz? Konsekwencje może nie dosięgną nas jeszcze tutaj za tego życia. Będziemy żyć jak Salomon w dostatku. Ale prędzej czy później spotkamy się ze Stwórcą, z Jezusem Chrystusem. Każdy z nas stanie przed Nim. Będziemy musieli zdać sprawę. I czasami Bóg pozwala nam po prostu pójść tą drogą swojego wyboru, dlatego że On jest dobry i On nikogo do niczego nie zmusza. I to widzimy już w ogrodzie Eden, gdzie dał człowiekowi wolną wolę. Ty i ja masz wolną wolę. Bóg cię do niczego nie chce i nie będzie zmuszał.
On ci objawi swoją wolę, on ci powie, gdzie masz iść, on ci podpowie, on ci pomoże, ale on cię nie zmusi do tego. I Bóg po prostu pozwala nam się czasem oparzyć. Pozwala, to tak jak małe dzieci, które wyrywają się i wybiegają na ulicę, czy idą i chcą dotknąć jakiegoś czegoś gorącego. Często się tak zachowujemy, być może przed Bogiem, w oczach Bożych, jak małe dzieci, które nie rozumią tego. I Bóg pozwala nam popełnić błąd, abyśmy się czegoś nauczyli w swoim życiu. Ale to jest wynik po prostu naszego nieposłuszeństwa. Ten czas tak szybko leci, więc ta trzecia myśl to, co z tej księgi tak bije, to jest właśnie jedno, to jest postawa Jonasza. To jest to, czego się mogę uczyć, odnieść do swojego życia, przyrównać. Ale druga taka istotna rzecz to jest ta postawa Boga w tej całej księdze w stosunku do Jonasza. W stosunku do Jonasza, w stosunku do tych rybaków, w stosunku do Niniwy, w stosunku do ludzi. To jest ta wielka cierpliwość i ta łaska, o której wam mówiłem na samym początku, okazana przez Boga. Widzę w tej historii, w tej krótkiej historii, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. To jest wspaniałe. To jest łaska, której nie powinniśmy lekceważyć ani marnować. I widzimy w tej księdze, zauważam, jak Bóg cały czas pracuje nad Jonaszem. I widzę też swoje życie, jak Bóg pracuje nade mną, jak okazuje mi łaskę i cierpliwość. Ta historia się urywa tak szybko. Po prostu widzimy tam Jonasza, który dalej jest niezadowolony z tego powodu tego krzaka. Pewnie znacie tą historię. Zachęcam was po raz ostatni już do przeczytania. I widzimy tam Jonasza, który skupił się na tym darze, jakim był krzak od Boga dla niego, który dawał mu cień. I był zagniewany na Boga, że ten krzak zmarniał, usechł. Kolejna taka nauka dla mnie, do mojego życia. Czy za bardzo nie skupiam się na darach od Boga? Czy moja uwaga nie jest zbyt skupiona na tym, co mam, co dostaję? Czy mam być bardziej skupiony na dawcy? Na tym, od którego ten dar pochodzi? I do tego was zachęcam, do przestudiowania tej księgi, do takiej refleksji nad tym, jak Bóg jest łaskawy, cierpliwy, jak okazywał łaskę i cierpliwość w stosunku do Jonasza, jak okazuje on do nas, do swojego Kościoła i cały czas chce nas uczyć.